Po końcy na każdą platformę zapraszam do superkońsy.pl. Szybko, tanio, bezpiecznie. Wszelkie niezbędne linki znajdziecie w opisie. Hej, cześć, witajcie wszyscy niezwykle ciepło i serdecznie. Z tej strony oczywiście Simon, witam was w kolejnym materiale na tym kanale. Na samym sobie chciałbym was przeprosić za krótką przerwę na kanale, jednak niestety, jak wiadomo, do szkoły trzeba chodzić, a do tak jeszcze nałożyły się niektóre zaległości i trzeba też niektóre rzeczy poprawiać, więc w najbliższym czasie może nie być zbytnio regularnie z filmami, ale bez stresu będę oczywiście je po prostu wrzucał. Natomiast dzisiaj nas czeka coś nowego, ponieważ pragnę wam dzisiaj przedstawić moim zdaniem top 5 najlepszych klubów do kariery w FIFA 17. Wy możecie pisać swoje propozycje również w komentarzach, a ja je uwzględnię przy najbliższych odcinkach, ponieważ jak wiadomo jest to taka, choćby nie wiem czy to można nazwać serią, no powiedzmy, że będzie to taka miniseria, gdzie będę przedstawiał po kolei właśnie takie kluby piłkarskie, którymi warto zagrać w trybie kariery, oczywiście, bo nie mowa w FIFA 17. Tak więc zaczynamy. Wisła Kraków. Obejmując ten zespół, masz przed sobą wielkie wyzwanie, bowiem najlepsza polska drużyna pierwszej dekady XXI wieku jest w wielkim kryzysie. Największe gwiazdy tego zespołu jak Paweł Brożek, Arkadiusz Głowacki czy Rafał Boguski mają już swoje lata i lepsi już nie będą. Twoim zadaniem jest poszukać lub też wyszkolić ich następców. Jeśli jesteś zwolennikiem grania meczów niż ich symulowania, to powinieneś oprzeć swoją grę na Krzysztofie Mączyńskim, który niewątpliwie jest motorem napędowej białej gwiazdy. Lecz samej mąki nikt chleba nie zrobi, więc poszukaj dobrych składników, a jak na realia polskiej ekstraklasy, masz na to niemałe fundusze. AC Milan w rzeczywistości w ostatnich latach przeżywa jeden z najgorszych okresów swojego istnienia. Twoim zadaniem jest przywrócić klubowi San Siro dawny blask. W twoim zespole masz piłkarzy, którzy w przyszłości mają realne szanse na zdobycie złotej piłki. Z przodu masz fantastyczny duet napastników, Mbajniak i Carlos Bacca. Z tyłu natomiast masz najbardziej utalentowanego bramkarza w całym świecie, Gianluigiego Donnarumę, przez co masz najbardziej zabezpieczoną pozycję na cały okres kariery. Tutaj przed tobą nie koniecznie wyzwanie, ale pole do popisu, bowiem na Beniaminku z Lipska nie ciąży absolutnie żadna presja. Klub jest oparty na bardzo młodych i perspektywicznych zawodnikach i nie musisz się martwić o przyszłość niemal na każdej pozycji. Za cel powinieneś sobie założyć jak najlepszy rozwój swoich piłkarzy, bowiem taki potencjał po prostu nie może się zmarnować. A z duetem Paulsen Werner można śmiało zawojować Bundesligę, a nawet można powalczyć o mistrza, tak jak to ma miejsce w rzeczywistym świecie. We Francji, jak wiadomo, trwa dominacja obrzydliwie bogatego PSG. Jeden z klubów, który może przerwać tą hegemonię, jest na pewno Olympique Lyon, w którym występuje nawet Polak, a mianowicie Maciej Rybus. Przy prowadzeniu mądrych wzmocnień możliwe jest, abyś zagroził zespołowi z elizejskich pól. Jednak uważaj, bo sam Alexandre Lacazette bez wsparcia żadnego nie jest w stanie niczego sam zwojować, więc zadbaj również o jego wsparcie. No i na koniec przenieśmy się do Hiszpanii, aby przedstawić wam Villarreal. Klub ten od zawsze był jednym z mocniejszych Primera División, jednak wiadomo, w tej lidze mamy styczność z Barceloną, Realem i Atletico, którzy wygrywają niemal wszystko. Czas to zmienić, masz bardzo dobry przód oraz bardzo utalentowanych zawodników w linii defensywnej, a przy przeprowadzeniu wzmocnień masz szansę zagrozić właśnie wcześniej wymienionym firmom. Okej, więc to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Ja wam bardzo dziękuję w tym momencie za oglądanie. Jeśli się spodobał, to zostaw łapkę w górę. Jeśli jesteś nowy, to zostaw suba. Zapraszam również do grupy Starsów na Facebooku. A tymczasem się to byłoby na tyle, więc trzymajcie się ciepło i pa pa.